Siemanko, witam wszystkich na moim kanale. Krystian Hlebowski, Build Cooking, Keto Krystiana. Dzisiaj zrobimy keto obiadek. Będą to rolatki ze schabu i do tego będziemy mieć pieczarki w sosie śmietanowo-pomidorowym. Tak to sobie wymyśliłem dzisiaj. A więc zapraszam, co nam będzie potrzebne? Mam tu 600 gramów schabu. Takie chude plasterki, tak było pokrojone, więc chwała im za to. 3 korniszonki średniej wielkości, około 100 gramów sera żółtego, takie grubsze plasterki mam pokrojone, bo będziemy robić rolatki. To by było do rolatek, no oczywiście pieprz, sól, czosnek i papryka i do tego będziemy mieli pieczareczki w sosie, jak już powiedziałem, śmietanowo-pomidorowym. Pieczareczki podsmażymy na patelni z bulką i pomidorkami suszonymi. A więc kochani, zabieramy się do pracy. Najpierw sobie przygotuję te nasze dodatki. Ogóreczki kroimy sobie na ćwiarteczki i ten serek też tutaj kroimy sobie. Ok, mamy to. Słuchajcie, teraz co? Te wszystkie sobie rozłożę tutaj, żeby nam było łatwiej je przyprawić. Tak, żebyśmy sobie zarazem to wszystko przyprawili. Pieprz, sól, czosnek, papryka. Ok, teraz obracamy to wszystko i to samo robimy. Teraz sobie bierzemy kawałek folii aluminiowej. Dajemy sobie na tą folię ten schabik tutaj. Dajemy kawałek sera. Do tego po kawałku ogóreczka i zawijamy tą naszą rolatkę. Tak ściskamy i teraz zawijamy to sobie w taką kopertkę. Tak. I gotowe. Wkładamy sobie tu do naszego żaroodpornego pojemnika. Też rozłożyć. A z tym się nie przejmujmy. Powiem wam tak. Sera nigdy zawiera. Dobrze, to więcej nam już nie potrzeba. Teraz co? Wkładamy do piekarnika, piekarnik rozgrzany, 220 stopni, 40 minutek. A my co, lecimy dalej. Przygotuję sobie patelnię, średni ogień, o, masełko, kawałek masełka, wrzucam sobie na patelnię. No cóż, no muszę, zostało to muszę zjeść. Ok, zabieram się za krojenie cebulki. Skrojoną. Już niech nam się tu smaży. Teraz możemy się zająć pieczarkami. Pieczarki tylko na plasterki kroję. 400 gramów pieczarek. Jeszcze co, w międzyczasie pokroję te pomidorki. Wyrzucę i dam je na tą cebulę. To dadzą nam trochę aromatu w tym tłuszczyku. Ok. Chwilę to sobie, chwilę ją tu samą podsmażymy z tą cebulką i zaraz dajemy pieczarki. Możemy podnieść trochę temperaturę. Klasycznie. Sól, pieprz. Ok. Moim zdaniem nic więcej nie trzeba. Później jak już dodamy śmietanki i będziemy mieli to gotowe, to można sobie wtedy to jeszcze doprawić. Ale jak na razie zostawiamy. Co, no rolatki, 30 minut jeszcze, 220 stopni, termoobieg 40 minut. Te pieczareczki nam się zdążą tu zrobić, to też tam. Więc widzimy się za chwilkę. Hej kochani, witam was po krótkiej przerwie. Rolatki już wyciągnięte. Słuchajcie, teraz
ten sosik tu nasz sobie podrobimy. Te pieczareczki ładnie tu już nam się, woda nam odparowała. Więc ja to wrzucę na taki mały ogień. Doleję śmietanki. Jak mówiłem, to około 100 ml. Wleję wszystko. Teraz trzeba tą śmietankę doprowadzić do wrzenia. Spróbujemy to, czy jest dosyć doprawione. I jeżeli będzie zbyt rzadkie, to dodamy trochę mąki kokosowej, żeby to nam zagęścić. Ale na tą chwilę jej nie potrzebujemy. Ja już sobie próbuję. Dorzucę sobie troszeczkę. Myślałem, że nie będzie potrzebne, ale dorzucę. Sól i pieprz, nic więcej tu nie potrzebujemy. Wiecie co? Ja tu troszeczkę oregano jeszcze dorzucę. Myślę, że będzie pasowało do tych pomidorków. Możemy dodać po mnie dużą łyżkę tej mąki. Zobaczymy, jaka nam konsystencja wyjdzie. Ładnie nam to zagęszcza. Tej śmietanki było trochę więcej, myślę, że tam 150 ml. Myślę, że jeszcze jedną łyżkę mogę tutaj spokojnie dorzucić. Konsystencja taka, jaką chciałem. Zobaczymy, co nam z tych roladek tu powychodziło. Ja sobie tu je wszystkie rozpakowałem. Teraz sobie wyłożę na talerzyk. Ja taki jestem, zawsze za dużo do środka napcham. No i wychodzi, ale nic nie szkodzi, wszystko zjemy. Bardzo ładnie. Mięsko nam doszło odpowiednio. Pieczarki z tym sosikiem damy. No powiem wam, że to bardzo smacznie wygląda. W sumie może spróbuję. Zobaczymy, co tu wymyśliłem. Powiem wam, że jak na pierwszy raz, to jestem z siebie dumny. Bardzo dobra potrawa. Bardzo ładnie to wygląda. Dobrze smakuje. Co, polecam wam. Dzięki, że mnie oglądaliście. Subskrybujcie mój kanał. Komentujcie filmy. Do zobaczenia. Co wam powiem? No trochę tu posprzątam zaraz. I będziemy czekać. 400 gram pieczarek. 400 gramów, przepraszam. Próbuję się już oduczyć. Podobno 400 gram. Znaczy, nie podobno. Ale tak jest w języku polskim, że się nie mówi gram, tylko gramów. Ale jak już w nawyk coś nam wejdzie, to ciężko sobie z tym poradzić. Normalnie kocham zapach oregano. Najlepiej na pizzy. Ale nie martwcie się, już niedługo keto pizza. Nawet dwie odsłony.